A naszym pierwszym gościem jest były wieloletni parlamentarzysta, poseł trzech kadencji oraz były europarlamentarzysta Marcin Libicki. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze. Wiem, że pana również niestety dopadł koronawirus. Przebywa pan w szpitalu, więc zanim przejdziemy do rozmowy o polskiej dyplomacji, to chciałem zapytać, jak szanowne zdrowie u pana posła? Nie, panie redaktorze, ja przechodzę taką lżejszą formę. Jestem po prostu niezwykle osłabiony. Nie mam żadnych innych dolegliwości. No i oczywiście analizy wskazują, że jestem chory. Jestem niezwykle osłabiony. Ale warunki tutaj w szpitalu na Szwajcarskiej są fantastyczne i naprawdę dbałość, staranność i urządzenie, to jest apartament w eleganckim hotelu. No tak, ale tylko, że w odosobnieniu, prawda? I to chyba jest najbardziej dokuczliwe. Jak przypuszczam. Tak, panie pośle, chciałbym porozmawiać o polskiej dyplomacji. Wczoraj ministrem zdrowia został Adam Niedzielski, nowym ministrem spraw zagranicznych został natomiast profesor Zbigniew Rau. Jak panu podobają się te nominacje? Proszę pana, ja niestety nie mam wyrobionego zdania, dlatego że o ministrze Niedzielskim, który był zaangażowany przecież bardzo wysoko w tej, nazwijmy to, administracji zdrowotnej, no to myślę, że ma doświadczenie. Minister Rau był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Z tej Komisji Spraw Zagranicznych wyszedł bardzo dobry wiceminister Szymon Szynkowski Welsenk, który też był w Komisji Spraw Zagranicznych. Ja myślę, że pan minister Rau jest doświadczonym człowiekiem i ma wyrobione zdanie o polityce zagranicznej. Nie znam go osobiście, więc tutaj nie potrafię tego ocenić, ale ja jestem dobrej myśli, wie pan. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć jedno. Przed polską polityką zagraniczną stoją wielkie zagadnienia i to zagadnienia nie te, do których jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie, czyli Unia Europejska, gdzie w zasadzie sytuacja jest jasna, prawda, o co nam chodzi, jak chcemy nie dopuścić do poszerzenia kompetencji instytucji unijnych, ale to wszystko jest poziom, wie pan, pewnego luksusu, można powiedzieć. Natomiast w polityce wschodniej to są wielkie, wielkie wyzwania. I tu przed panem ministrem Rauem stoją wielkie zadania, żeby pokonać, szczególnie w związku z tym, co się dzieje na Białorusi. Pan poseł, zaraz do tego wątku oczywiście wrócimy, ale pan poseł wspomniał też o tutaj przecież pochodzącym z Poznania, można powiedzieć doskonale panu znanym ministrze Szymonie Szynkowskim Felsenku. Pan myśli, że pan Rau zostawi go w ministerstwie? Będzie korzystał z jego pracy? Nie mam pojęcia, bo z Poznania jest dwóch wybitnych członków rządu, znaczy wiceminister Szymon Szynkowski i minister do spraw europejskich Konrad Szymański. On jest niezależny od ministra spraw zagranicznych, więc myślę, że nie będą sobie wchodzić w drogę i tu nie ma żadnego pola do konfliktu. Minister Szymon, takiego powiedzmy personalnego, jest to, nie ma powodu. Natomiast minister Szynkowski zajmuje się sprawami konsularnymi, więc nie widzę też powodu, żeby dla ministra, który ma kierować całością spraw zagranicznych, ten dział konsularny miał odgrywać taką rolę, żeby miały się odbyć jakieś przemeblowania. Proszę pana, bardzo wysoko cenię obu tych ministrów, i Szynkowskiego Welsenka, i Konrada Szymańskiego. Ale rozumiem, że brak nominacji dla Szynkowskiego na ewentualnie pierwsze miejsce, czyli na stanowisko ministra spraw zagranicznych, jeszcze trzeba poczekać, tak, na taką nominację. No, na ministra spraw zagranicznych dla Szymona Szynkowskiego przypuszczam, że trzeba poczekać. Rozumiem. Tak? Chciałem zapytać koniecznie pana posła o Konrada Szymańskiego. Zresztą wczoraj jeszcze, kiedy przed nominacją, którą ogłosił pan premier, zresztą umawialiśmy się właśnie na taką rozmowę trochę o panu pośle Konradzie Szymańskim, panu ministrze Szymańskim, bo to przecież można powiedzieć polityczny wychowanek pana osobiście, tak? No proszę pana, nie chcę sobie przypisywać nadmiernych zasług. Konrad Szymański dołączył do naszego środowiska na
na początku lat 90. wydaje mi się, że jeszcze nie był, chyba jeszcze nawet nie skończył studiów. Wtedy założycielem naszego środowiska był Marek Jurek, który tu odgrywał taką, powiedzmy, rolę patrona tego środowiska. I potem Marek Jurek przeniósł się do Warszawy do chyba 95. rok. No i powiedzmy, że wtedy tutaj ja byłem najstarszy wiekiem i pewnym stażem i tak dalej. I Konrad Szymański był niezwykle aktywny. Był niezależny, miał zawsze swoje zdanie, które potrafił bronić, żeby nie ustępował, że tak powiem, tak łatwo. Ale proszę pana, wie pan, to nie była aktywność taka, żeby chodzić, spotykać się, rozmawiać. On się włączył w bardzo konkretne problemy. On, potem, co prawda, to już było w drugiej połowie lat 90. Zainstalował się, będąc związany absolutnie z Poznaniem, ale miał zaangażowania bardzo silne w Warszawie. Był w sekretariacie ministra Marcinkiewicza, który był chyba szefem gabinetu Muska, chyba Marcinkiewicz, i w jego gabinecie, więc proszę pana, jak na młodego człowieka to było naprawdę dużo, w tym samym czasie wydawał zupełnie własne inicjatywy i własnymi siłami, że tak powiem, międzynarodowy przegląd polityczny, który to nie było przez całe jakieś długie lata, ale to było niezwykle interesujące czasopismo i na niezwykle odpowiedzialnym poziomie. Konrad Szymański, panie pośle, był wymieniany, że wejdę w zdanie, wśród kandydatów na szefa MSZ-u. Czy byłby dobrym ministrem spraw zagranicznych, pana zdaniem? No, może lepszym niż Rau? Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Najmniejszej wątpliwości. Bo człowiek niezwykle solidny w tym sensie, że on każdy problem pozna dokładnie. Tam nie ma, wie pan, takiej powierzchowności, że coś chlapnąć, coś powiedzieć, nie będąc pewnym swojego. Ja Konrada Szymańskiego, zresztą to samo muszę powiedzieć i o Szymonie Szynkowskim, tak samo cenię bardzo wysoko. No proszę pana, ale muszę się przy okazji pochwalić, że przecież nasze środowisko to jest najbliższe moje środowisko, to jest Jacek Tomczak, poseł, no to jest mój syn Filip Libicki, proszę pana, to jest Przemysław Aleksandrowicz, długoletni radny, Norbert Napieraj, długoletni radny poznański, także muszę z satysfakcją stwierdzić, że miałem szczęście spotkać bardzo wielu, dużo młodszych ode mnie ludzi, którzy naprawdę potem zasłużyli się dobrą sprawą. No widać, byli pracowici też i zdolni. Panie pośle, chciałem zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy o, ja wiem, że to w kilku minut trudno oczywiście odpowiedzieć, ale chociaż krótka refleksja właśnie na temat polityki zagranicznej odchodzącego Jacka Czaputowicza, no i tych wyzwań też, przed którymi staje z kolei pan profesor Zbigniew Rau. Tak, proszę pana, ja nie rozumiem, muszę powiedzieć, jednej rzeczy w polityce zagranicznej, w wypowiedziach głównych osób w Polsce. Jedynym gwarantem względnej niezależności Białorusi jest Łukaszenka. Oczywiście najbliższy sojusznik Kremla. Obalenie Łukaszenki oznacza najpierw nieprawdopodobny bałagan, a potem przy pomocy zielonych ludzików przejęcie Białorusi. Na Białorusi ta warstewka, która się uważa za Białorusinów i chce niezależności Białorusi, jest w moim głębokim przekonaniu bardzo cienka i składa się z grupy młodych ludzi, którzy trochę podróżowali po świecie. 3/4 albo 4/5 Białorusinów uważa się za Rosjan, którzy są po prostu którzy tak jak my w Wielkopolsce jesteśmy Wielkopolanami, ale uważamy się za Polaków, tak samo Białorusini. Ja znam Białorusinów w Poznaniu, którzy mówią, na święta jadę do kraju. A dokąd? Do Petersburga. 100% Białorusini. Proszę pana, będzie najpierw... Czyli taki Kreml bis.
Krym bis, tak. Ale gorzej, bo osobą, która skorzysta na tym najbardziej, która zaciera ręce, to jest Putin. Bo jedyną gwarancją względnej niezależności jest Łukaszenka. Najpierw dojdzie do okropnego bałaganu, a potem przejmą to jakieś zielone ludziki, potem ogłoszą referendum i 3/4 Białorusinów powie, że chce należeć do Związku Radzieckiego. Wie pan, i pamiętajmy jeszcze jedno, rozumiem, mylne informacje w gazetach, w mediach o poziomie życia na Białorusi. Przecież na Białorusi poziom życia jest nieporównywalnie wyższy z Ukrainą. Na Ukrainie jest jeden wielki bałagan. Ja byłem na Ukrainie i jedyna dobra droga, którą jechałem, to była od granicy polskiej do Lwowa. Poza tym dróg nie ma, jest po prostu jakieś resztki asfaltu. A przez Białoruś, jak się jedzie, to się jedzie jak autostradą niemalże z Moskwy aż do polskiej granicy. Proszę pana, ja nie bronię dyktatora Łukaszenki, tylko złudzenie, że wszystkie narody świata, a szczególnie Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Kazasi, Kirgizi marzą tylko o wolnych wyborach, to jest zupełne złudzenie ludzi ze świata euroatlantyckiego, a nie euroazjatyckiego. Panie pośle, bardzo dziękuję, bo musimy kończyć, ale serdecznie dziękuję za tych kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń i ocen. No i życzę przede wszystkim panu szybkiego powrotu do zdrowia, żeby pan jak najszybciej opuścił szpital. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo miło rozmawiać z panem i ze słuchaczami. Dziękuję bardzo i dziękuję za życzenia. Kłaniam się i do widzenia. Uprzejmie dziękuję. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Wieloletni parlamentarzysta, poseł trzech kadencji oraz były europarlamentarzysta Marcin Libicki był gościem tej części programu.